Piękna sztuka weszła. Duży. Zapomniałem podbieraka, ale widzieliście, przyholowałem go do brzegu. Udało się. Jest. Strasznie brzydka pogoda. Wieje. Deszcz. Znowu wieje. Zimno. Ale się opłacało. Siedziałem nawet nie godzinę. 10 kilo. Prawie. 9,5. Minus mata. Piękny królewski. Pol ran. Wszedł mi w ciśninę, czy mi szedł. Ale już nie dawałem mu hamulca. Musiałem go na siłę ciągnąć. Dobrze był zacięty na dolną wargę. I go wyjąłem. Pięknie. Jestem zadowolony. Jak na razie już się opłacało przyjechać. Rozbiłem się tylko tak jak po łowie. Tak tylko na szybko. Posiedzieć tylko chciałem dzisiaj do 10. I jutro chciałem rano znowu przyjść. Nie chcę zostawać na noc, bo zimno, wieje bardzo. Dużo wilgoci. O. I się opłacało. Piękny karp wszedł. Naprawdę jestem zadowolony. Co mogę się więcej powiedzieć? Emocje niesamowite. Łowienie karpi budzi emocje. Już jestem szczęśliwy. No witam. Piątek. Koniec wędkowania.
Już więcej nic nie było. Godzina 22. Jadę do domu. Rzuciłem kilka kulek, dosłownie garść kulek. Na jedno stanowisko i na drugie. Jutro rano przyjdę. Nie wiem, o 4, może 5. Przyjdę, spróbuję jutro znowu szczęścia. Warto, naprawdę warto próbować jeździć, bo od siedzenia w domu i patrzenia, nie wiem, w telewizję albo komputer ryb się nie złapie niestety, dlatego to był najlepszy przykład, że nawet warto jest jechać na 3, 4, 5 godzin po pracy, jeżeli można, jest chwila. Naprawdę warto, tylko to chciałem poruszyć w sumie i nic więcej. Jutro coś będzie. Będę nagrywał. Na razie tyle, pozdrawiam, hej. No witam wszystkich. Następny dzień. Przyjechałem rano, jeszcze było ciemno. 6. Pada deszcz. Łapię tradycyjnie śmierdziel, halibut i kulka, halibut krab. Próbuję na rybnik tylko na razie. No i zobaczymy, co z tego będzie. Dzisiaj nie wieje, na szczęście, tak jak wczoraj. Wędki w wodzie. O, u kolegi coś pisze już. Jest pięknie, dość ciepło, 12 stopni. No teraz już nie będzie łatwo. Temperatura wody spadła do 12-13 stopni. Ale teraz się łapie największe i najcięższe. Muszą dużo jeść na zimę. Bo jak wiadomo, w zimę nie są aktywne. No i zobaczymy. Coś będzie, spróbuję nagrać, kamera chodzi. No i zobaczymy. Może szczęście dopiszę dzisiaj. Na razie. Powitam. Właśnie wracam do domu po wędkowaniu. Sobotnim. Drugi dzień. Dzisiaj nic nie złapałem, ale straciłem. Dużą sztukę straciłem. Coś takiego jak wczoraj, około 10 kilo. Tak później zachodziłem w głowę, czy może ja jakiś błąd zrobiłem, czy coś. Straciłem tą rybę. Branie było do wędki. Podeszłem do wędki, tak zlekceważyłem to, bo myślałem, że to leszcz. Branie do wędki takie. No, ale to nie był leszcz, zaciąłem. Porządna ryba na wędce. Wzięła mi trochę żyłki z kołowrotka. Zaczął mi iść w trzcinę. No i niestety. Wtedy już nie miałem wyjścia. Musiałem już tak powiedzmy jak na chama go ciągnąć. Wyciągłem go nawet. Ale później on się jeszcze odgryzł. I by to nazwać dał ognia. Wtedy mi się wypił. Po prostu wypił się. Trudno. Nie powiem, że mi to w głowie nie siedzi. Ale takie zwędkowanie. Tak człowiek wszystkie ryby wyciągał, to by to nie sprawiało takiej przyjemności, podejrzewam. No i co? Na ten weekend to tyle. Szkoda, naprawdę szkoda. Gryzie mnie to. Miał następną fajną sztukę do kolekcji. Ale trudno. No nic. Na razie tyle, pozdrawiam was. Do następnego razu, hej.